Szczególnie wartościowe są kasztanowce tutaj w tym założeniu. I odzwierciedla to nasz projekt, który przewiduje dosadzenie 33 sztuk kasztanowców. W całym parku? W całym parku. I głównie są to uzupełnienia alei, które już w tej chwili mają ubytki. Kasztanowce są no, szczególnie przez nas uznane jako wartościowe w tym założeniu i były przedmiotem naszej największej troski. Również wykonywane były tomografy, głównie właśnie na kasztanowcach. Niestety kilka z nich będzie musiało być wysiętych z uwagi na fatalny stan, co wynika z tej dokumentacji. Niektóre są bardzo niebezpieczne. I oczywiście to jest przykre. Wszyscy lubimy te kasztanowce. Mamy kilka problemów z nimi związanych i jest taki problem, o którym może nie wszyscy wiedzą, że około 20 lat temu były już prowadzone działania mające na celu ratowanie tych kasztanowców. Tylko na obecny stan wiedzy wtedy były prowadzone takie iniekcje środkami, które miały no właśnie przeciwdziałać patogenom i poprawić stan fitosanitarny. Natomiast właśnie te działania sprzed 20 lat stanowią też w chwili obecnej problem, ponieważ teraz już tego typu działań się nie prowadzi. Wiemy, że wtedy te iniekcje były w niektórych przypadkach powodem właśnie do rozpoczęcia infekcji, zakażeń patogenami, co się po latach ujawniło. I niestety czasami te działania, takie, które mają na celu ratowania, jeżeli były prowadzone w ten sposób, prowadziły do tego, że w tej chwili te kasztanowce wypadają. Nam bardzo zależy na tym, żeby głównie właśnie odtworzyć ten najważniejszy trzon kompozycyjny w oparciu o kasztanowce i dlatego projektujemy te Esculus carnea, kasztanowce czerwone, które są troszeczkę bardziej odporne na szrotówka. I to jest działanie, które też jest prowadzone no, między innymi na plantach krakowskich.